Cześć kochani, witajcie na moim kanale Karo Kanal. Dzisiaj zapraszam Was na haul zakupowy. Ostatnio przyszła do mnie paczuszka z Shein, także tutaj kilka mam rzeczy Wam do pokazania, więc mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. Koniecznie zostawcie łapeczki w górze i zapraszam do dalszej części tego filmu. W opisie znajdziecie oczywiście wszystkie linki do tych produktów, które ja sobie zamówiłam oraz kod zniżkowy, także zaglądajcie do opisu, jeśli jesteście ciekawi. A my co? Zaczynamy nasz haul. Zacznę może od torebki, bo to jest jedyna taka rzecz nieubraniowa, że tak powiem. Jest to torebka taka beżowa. Ona jest na stronie opisana jako Morella. I tutaj mamy właśnie taką torebkę z klapką. Jak widzicie, ona jest taka troszkę pikowana. Trochę przypomina to pikowanie, takie wiodełkę, że tak powiem. Nie wiem, jak to inaczej ująć. Ta torebka ma takie właśnie łańcuszkowe paseczki w kolorze złotym. Wszystkie dodatki, tutaj też takie kółeczka, są w kolorze złotym. Tutaj wykończenia pasków również są w takim samym kolorze skórki, jak tutaj cała torebka. Te ramionczka są fajne, bo są takie regulowane, że można zrobić sobie z nich taki długi pasek. Nie wiem, czy to widać w tym kadrze, mam nadzieję, że tak. Jeszcze pokażę Wam w środku, bo również mam w sumie ciekawie to wykonane. Czarna, co prawda, ale ma tutaj taką przegródkę, że możemy sobie oddzielić różne rzeczy. Ta przegródka tutaj bardziej na przodzie jest jakby taka większa, a tutaj możemy schować coś bardziej takiego, jakiś taki drobiażdżek. I oczywiście znajduje się w środku również taka kieszonka zapinana na zamek błyskawiczny. Teraz przechodzimy do ubrań i zaczniemy od rzeczy, która nie jest w sumie dla mnie, bo zamówiłam dla mojej mamy. Jest to taki brązowy sweterek. Czekajcie, już Wam pokazuję go, tylko muszę go, o, wiecie, przygotować. Taki brązowy sweterek rozpinany, trochę taki babciny. Taki sweterek, nie wiem, czy go widać. Na przybitkach później będziecie widzieli, jak to wszystko wygląda, bo będę również Wam pokazywała, jak to wszystko wygląda na mnie. Taki kolorek, bardzo mi się w sumie ten kolor podoba. Właśnie zamówiliśmy najpierw dla mamy ten sweter na próbę, bo później ja sobie myślę, że zamówię też taki, tylko że w innym kolorku. Jest taki bardziej oversize'owy i wzięłyśmy specjalnie w większym rozmiarze, żeby był, wiecie, taki fajny, obszerny. Ogólnie bardzo fajny materiał, nie wiem, czy widać, mam nadzieję, że tak. O, taki materiał. Bardzo mięciutki. Myślałam, że będzie trochę gorszy jakościowo, a się miło zaskoczyłam, także wszystko na plus. Okej, jak już jesteśmy przy sweterkach, to pokażę Wam sweterki, bo zamówiłam aż dwa. Pierwszy to jest taka bardziej w sumie sweterko-sukienka. Jest to taka dłuższa sukienka sweterkowa w takim odcieniu beżu, taki ekry, coś w tym stylu. Tutaj trochę w kamerze wygląda najjaśniejsze, a w rzeczywistości jest właśnie taki bardziej różowo-żółty, tak. Nie wiem, w kamerze ładnie to wygląda i na żywo w sumie też mi się podoba. W przybitkach będziecie też widzieli właśnie lepiej tą długość. No zobaczcie, materiał taki nawet porządny wygląda. Oczywiście dekolcik jest w serek, długi rękaw. Przymierzałam, mega ciepło mi w tym było, także idealne na zimę naprawdę. Kolejny sweter dla mnie. Tym razem już taki zwykły w sumie dość. I tutaj mamy sweterek w kolorze szarym, również z lekkim takim dekolcikiem w serek. Tak wygląda, tym razem ma taki wzór. Również bardzo fajny materiał, mięciutki, także co, no ja jestem bardzo zadowolona. Na pewno mi się on przyda, także tak to wygląda. Z tyłu tak samo się prezentuje ten wzór, także mega spoko. I teraz czas na doły. Zacznijmy może od takiego bardziej szalonego dołu, że tak powiem. Bo są to dzwony. Ja ogólnie z Shein dzwonów mam kilka par. Panterkę, jakieś zeberki, jakieś, nie wiem, fioletowe. A tym razem postawiłam trochę na bardziej stonowane, ale w kolorze, bo we wzorze no to bym nie powiedziała. O, to są takie w kolorach brązu, czarnego i białego. Na pewno mi podpasują do moich bluz. Także tak one wyglądają. Materiał jest taki, o, widzicie, w sumie takie dzwony, no to myślę, że jest ok. Ogólnie wszystkie dzwony z Shein mają takie podobne materiały, takie, wiecie, można powiedzieć, że niby sztuczne, ale w sumie to w niczym nie przeszkadza. Tak, nie wiem, bardzo fajne są w użytkowaniu, nic się na pewno z nimi nie dzieje, bo kilka razy już je prałam, kilkanaście, na przykład te dzwony w panterkę i naprawdę nic się z nimi nie dzieje, nie ma żadnych nigdzie kulek, także naprawdę mega polecanko, jeśli lubicie dzwony, no to ja mam najlepsze swoje dzwony tylko z Shein, także to
tak one wyglądają. I ostatnia rzecz w tym holu są to leggingsy skórzane, takie z ekoskórki. Ja w sumie ostatnio szukałam jakichś takich właśnie spodni skórzanych. Chciałam jeansy, ale wiem, że w jeansach nie będę chodziła, jak już to chodzę ewentualnie w leggingsach, a na co dzień to w dresach tylko i wyłącznie, albo właśnie w takich dzwonach, co przed chwilą Wam pokazałam. No i sobie zamówiłam właśnie takie oto leggingsiki. Skórzone trochę dziwnie to teraz to wygląda, bo są wygniecione, bo miałam je w worku, ale mam nadzieję, że widać. Ogólnie bardzo fajny materiał, taki, no ładnie po prostu on wygląda na nogach. Trochę szeleści, nie wiem czy słychać, ale mi to w ogóle nie przeszkadza, także wszystko mi się bardzo w tych leggingsach podoba. Jedyne co to mogłam wziąć trochę mniejsze, bo takie są luźnawe na przykład na nogach, ale ogólnie bardzo mi się podobają. Uzyskałam taki efekt, jaki miał być, także spoko, spoko. Okej, to są wszystkie rzeczy i teraz Wam pokażę, jak te ubrania wszystkie wyglądają na mnie, bo pewnie jesteście ciekawi. Także let's go do lustra. Co, ja już wszystko Wam pokazałam. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Koniecznie zostawcie łapeczki w górze. Zasubskrybujcie mój kanał, jeśli tego nie robicie. Zajrzyjcie do opisu, jeśli coś Wam się spodobało z tego mojego haulu. I co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Buziaki, pa, pa!